Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Piątkowe popołudnie, kłaniam się Państwu, witam naszego gościa, Marek Sawicki, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, notabene trzykrotny, dobry wieczór, bo pora już jest taka dość późnawa i się szaro robi. Dobry wieczór, no tak, trzeba się... Wymienia to czterokrotnie zaprzysięgany. No właśnie, będzie ten piąty raz, czy nie będzie? Nie wiem, to wszystko przed nami, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że wielokrotnie mówiłem w trakcie tej kampanii, że to jest czas 40-50-latków, to oni powinni przejąć stery władzy i odpowiedzialności za państwo. I ja tutaj spokojnie, jeśli będą chcieli korzystać z mojego doświadczenia i mojej rady, to zawsze jestem gotowy. I tak jak powiedziałem, nie na etacie doradcy, bo ja jestem dzisiaj posłem opłacanym przez podatników, więc nie robię żadnej łaski jako poseł, jako parlamentarzysta. Będę takich rad udzielał w ramach swojego mandatu poselskiego. No pięknie. Kto prowadzi negocjacje ze strony PSL-u? Oczywiście, że prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, on jest głównym ojcem sukcesu trzeciej drogi i tego porozumienia z Polską 2050. W związku z tym do niego należy również kwestia negocjacji w ramach koalicji rządzącej. Panie ministrze, z całą pewnością, jak pana znam, śledzi pan te doniesienia prasowe, które się pojawiają. Co jest prawdą, a co nieprawdą? Rzeczywiście nie zależy wam na resorcie rolnictwa? Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, nie wiem, bo na bieżąco się nie kontaktuję. Wczoraj niespełna rozmawialiśmy krótko telefonicznie z profesorem Kosiniakiem-Kamyszem akurat nie o tym, o terminie Rady Naczelnej, o sprawach organizacyjnych, wewnętrznych. Natomiast to ode mnie padł ten sygnał, że jeśli chodzi o resort rolnictwa, który dzisiaj w dużym stopniu zależy od wspólnej polityki rolnej i od tego, co się decyduje w Brukseli, tak naprawdę dobrze byłoby, żeby utworzyć taką triadę. Z jednej strony premier, minister spraw zagranicznych i minister rolnictwa, którzy pochodzą z tej samej opcji politycznej po to, żeby nawzajem w Brukseli mogli bardzo mocno o te sprawy rolne dbać i na wszystkich forach, że tak powiem, je zgłaszać, bo to jest kwestia z jednej strony Rady Unii Europejskiej, a więc szefów państw, ale także to jest kwestia różnego rodzaju konsultacji i kontaktów na poziomie ministrów spraw zagranicznych. Minister rolnictwa ma bezpośredni kontakt z komisarzem do spraw rolnictwa i oczywiście te działania ministra rolnictwa w relacjach z komisarzem mogą być przez premiera i ministra spraw zagranicznych bardzo mocno wzmacniane. Mm-hmm. Czyli to najlepiej byłoby, żeby rozumiem ten resort w przypadku Platformy Obywatelskiej, tak? Nie wiem, panie redaktorze, bo ja nie wiem, czy partnerzy już zdecydowali, kto będzie premierem. Czy będzie Donald Tusk, czy będzie Szymon Hołownia, czy Kosiniak-Kamysz, czy może Czarzasty. No tutaj jeszcze decyzje przed tą triadą. Co prawda Platforma Obywatelska na swojej Radzie Krajowej desygnowała już Donalda Tuska. No to był zarząd krajowy. Zarząd krajowy, ale my też mamy w poniedziałek, chyba zbiera się Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc każdy będzie gdzieś tam te swoje cegiełki, układanki do tego wszystkiego dorzucał. No to tak troszeczkę wybiegając w niedaleką przyszłość, czy Komitet Wykonawczy PSL-u wskaże Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy od razu poprzecie Donalda Tuska? A tego nie wiem, bo ja nie jestem członkiem NKW, powiem szczerze, to są prezesi zarządów wojewódzkich PSL plus tam jeszcze 3-4 osoby, więc dzisiaj to młodzi decydują o tym i ja zdaję się na ich już doświadczenie, ale także rozsądek, który jest potrzebny w tego typu negocjacjach. I oczywiście jeśli będą te rozmowy, a myślę, że jakieś tam telefoniczne wymiany poglądów między liderami trzech ugrupowań dzisiaj większości parlamentarnej są cały czas prowadzone, to sądzę, że na takie na posiedzenia Naczelnego Komitetu Wykonawczego też już będą jakieś wspólne przemyślenia. Mm-hmm. No to czekamy w takim razie. Wtorek i środa to są te dni, na które prezydent Andrzej Duda wyznaczył konsultacje z partiami, stowarzyszeniami czy stronnictwami, które tworzą obecny parlament. A ja wędruję... Ja już dwa dni temu, panie redaktorze, zwracałem uwagę liderom tej większości parlamentarnej obecnej, że tak naprawdę oczekiwałem od nich, że to wczoraj, dzisiaj zbiorą się, że ustalą kwestię rama, więc prezydium rządu, prezydium Sejmu, prezydium Senatu i że już zaproponują kandydatów przynajmniej na premiera
i z taką ofertą, z taką propozycją wyjdą do pana prezydenta. Mhm. Żeby na te konsultacje nie czekać, bo to wszystko jest oczywiście wydłużaniem czasu. Czytam gdzieś dzisiaj w niektórych mediach na paskach, chwilę siadłem przed tym programem, przed telewizorem, no to słyszę, że czytam, że tam może być to 12-14 listopada, pierwsze posiedzenie Sejmu. Więc oczywiście konstytucyjnie wszystko się zgadza, ale przypomnę, że przed nami dwie ważne sprawy. To jest kwestia uchwalenia budżetu i to jest sprawa najważniejsza. I odblokowania środków unijnych, to jest druga w mojej ocenie najważniejsza sprawa. I dobrze byłoby, żeby nie korzystać z pełnego zakresu tych konstytucyjnych terminów, tylko o ile możliwe to przyspieszyć. No to dlaczego w takim razie po dziś dzień nie wszedł w życie ten pakt, który proponował Włodzimierz Czarzasty jeszcze przed wyborami, ten pakt o współrządzeniu? Otóż panie redaktorze, no w mojej ocenie ta dyskusja i te wszystkie targi, które miały miejsce na rok przed wyborami i to namawianie do jednej drogi, namawianie do jednej, przepraszam, listy, to wszystko powodowało, że mieliśmy sytuację, w której opozycja i jeszcze dziś rządzący mniej więcej mieli porównywalne notowania i strasznie rosły notowania Konfederacji. W momencie, kiedy my zdecydowaliśmy w sposób jednoznaczny, powołując już komitet koalicyjny PSL Polska 2053 Droga, mówiąc o tym, że nie ma mowy o powrotu do jednej listy, ta różnica między nami a Konfederacją zaczęła się zmieniać i w pewnym momencie nastąpiła mijanka i to my byliśmy około tych 15%, a nie jak 3 miesiące wcześniej Konfederacja. Więc okazało się, że koncepcja, którą zaproponował Kosiniak-Kamysz już ponad pół roku temu, a w styczniu ubiegłego roku, tego roku, okazała się koncepcją słuszną. Ten model węgierski okazał się lepszym niż, przepraszam, czeski niż model węgierski. No i teraz takie pytanie w takim razie na kanwie tego, co pan mówi. Czy w takim razie, hipotetycznie już całkowicie, zakładając, że jednak by ta jedna wspólna lista na wybory parlamentarne powstała, to jaki byłby rezultat dziś? Dziś rezultat by był taki, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie miałoby 32 posłów, tylko co najwyżej 10, a różnica między wygranymi a przegranymi byłaby 35-32 lub 32-35 i 20% miałaby Konfederacja. Tak by wyglądała ta układanka, więc ja uważam, że koncepcję, którą podjął Kosiniak-Kamysz, decyzje, które podjął, a wcale one nie były łatwe, bo także jak pan pamięta wielokrotnie, kontestowane były również w samym Polskim Stronnictwie Ludowym i jeszcze na 2 miesiące przed wyborami wewnętrzne dyskusje różne się na ten temat toczyły. No okazuje się, że w tym wypadku miał nosa politycznego i tak jak 4 lata temu uważam, że słuszną była koncepcja dogadania się z Kukiz 15 i tworzenie szerszego bloku wyborczego niż tylko PSL, bo wtedy właśnie ta koncepcja Koalicji Polskiej niejako rozwinęła się, ale szliśmy na listach PSL-u. Tak jak pan wie, wielokrotnie rozmawialiśmy ze sobą. Ja nie miałem żadnych obaw co do tego, że ta koncepcja trzeciej drogi, tej wspólnej listy z Polską 2050, jest to koncepcja bezpieczna, jeśli chodzi o ten duży próg wyborczy 8%. Panie ministrze, skoro już byliśmy tak troszeczkę psychicznie, przynajmniej w tym przyszłym tygodniu, to raz jeszcze tę podróż proponuję, przynajmniej na ten moment. Mamy konsultacje w kraju, natomiast 25 października mamy pakt migracyjno-azylowy na agendzie Parlamentu Europejskiego. Do tego wszystkiego jeszcze w perspektywie, i to niedługiej, bo co niektórym się bardzo marzy, żeby zmienić również ustrój Unii Europejskiej i odejść od głosowania większościowego, czyli odrzucić prawo weta. Co z tego będzie? No, panie redaktorze, bodajże wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy także jakby wzmocnienie paktu klimatycznego i tam minister Moskwa, ten pakt klimatyczny i to dochodzenie do gospodarki niskowęglowej zaakceptowała, więc tu pewne rzeczy się dzieje. Ja przypomnę, że kwestia federalizacji fiskalnej, a więc wspólnych podatków, uwspólnotowienia długu, też się dokonała. Tego dokonał Mateusz Morawiecki, bardzo mocno krytykowany wtedy przez Zbigniewa Ziobrę. Dziś Zbigniew Ziobrę się gdzieś wyciszył. Ja chcę powiedzieć jedno. Na pewno ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego nie będzie zgody na dalszą federalizację. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Europa powinna pozostać Europą ojczyzn i nie ma mowy o dalszej federalizacji, nie ma zgody na to, żeby
ten proces, który został zintensyfikowany z jednej strony traktatem lizbońskim, z drugiej strony właśnie decyzjami chociażby dotyczącymi tych wspólnych podatków, bo skąd się wzięły Stany Zjednoczone? No Stany Zjednoczone wzięły się od zaciągnięcia przez te Stany wspólnych pożyczek i późniejszej spłaty. I dziś my mamy Unię Europejską, w której mamy jako Polska już zobowiązania na 58 miliardów euro, bo poprawiony wniosek na tyle opiewa, jeśli chodzi o KPO, z czego część to są oczywiście dotacje, ale płacone ze wspólnych podatków. Podatek plastikowy już jest płacony, za chwilę dojdą nowe wspólne podatki, ale też kwestia obsługi tej części kredytowej, którą Komisja Europejska podjęła, ona już jest. My nie mamy ani eurocenta, my płacimy, zapłaciliśmy ponad 2,5 miliarda euro kary, ale pieniędzy jeszcze z tych środków w budżecie, w kraju, w naszej gospodarce nie ma, więc to trzeba szybko odblokować i znów jest apel do pana prezydenta, nie ma co czekać na kształtowanie się i konstruowanie nowego rządu, tylko zwyczajnie wycofać wniosek z Trybunału Konstytucyjnego dotyczący Sądu Najwyższego i mamy przynajmniej jeden ruch ku pozyskaniu tych pieniędzy przyspieszony. No to nawet jest taka możliwość, wycofując ten wniosek, można go podpisać jako ustawę i skierować do Trybunału Konstytucyjnego. To rzeczywiście nie zostało zrobione. Tak, oczywiście. Mhm. To jest do zrobienia. W mojej ocenie, ja mówiłem o tym na drugi dzień po wyborach, że liderzy partii dzisiaj tworzących już powyborczą większość parlamentarną powinni się spotkać. Jeśli komuś brakuje odwagi, to uważam, że te relacje, które dotychczas zawsze miał z prezydentem Andrzejem Dudą, z panem prezydentem Andrzejem Dudą, Władysław Kosiniak-Kamysz, można by wykorzystać i w tych wszystkich kwestiach zarówno propozycji co do składu rządu, jak i propozycji co do kwestii związanych z KPO, pewnymi sprawami związanymi także z systemem prawa w Polsce, można i zacząć rozmawiać i nie czekać na oficjalne jakieś zaproszenia i oficjalne gesty. No dobrze, a co w sytuacji, jeżeli prezydent nie wycofa tego wniosku? Co zrobić? Jak odblokujecie KPO? Panie redaktorze, no jeszcze nie wycofa tego wniosku, to oczywiście trzeba przygotowywać ustawy, trzeba przygotowywać projekty rozwiązań prawnych i iść drogą prawną, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli chodzi o KPO, to czas na jego wykorzystanie kończy się w roku 2026. To nie jest kwestia tylko zakontraktowania do końca 2026 roku, to jest kwestia także rozliczenia. To, co jest dzisiaj prefinansowane przez PPR, to jest kilka miliardów. Na przyszły rok być może planowane w ramach tego PPR-u jeszcze kolejne 10. To jest nadal kilkanaście miliardów, no może 20 łącznie. Ale tak naprawdę przecież po poprawionym wniosku dotyczącym KPO Polsce należy się ponad 270 miliardów z tego tytułu. Więc to są ogromne pieniądze, które mogą być zainwestowane w energetykę odnawialną, także w kwestie szpitalnictwa, także w kwestie infrastruktury komunikacyjnej, więc tych elementów, na które na te pieniądze, że rzeczywiście cała polska gospodarka czeka i czym krótszy czas, tym możliwość zaprojektowania i rozliczenia jest rzeczywiście coraz trudniejsza. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dziękuję panu, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.